Napisz w zeszycie wzór jednomianu kwadratowego, do którego wykresu należy punkt. I teraz tak. Co to jest jednomian kwadratowy? To jest taka funkcja kwadratowa, która ma taki wzór. Piszę obydwie postacie, bo czasem one są po prostu wymiennie, można je spotkać. Coś mi tutaj... Ach. Dobra, już chyba lepiej. I teraz tak. Mamy napisać wzór, czyli mamy mieć takie coś. To musimy sobie wymyśleć. Znamy punkt A równe minus 4, 16. Ta współrzędna, która tu stoi, to jest x. Ta, która tu stoi, to jest y. Przepisuję sobie naszą taką postać. I co muszę zrobić? Żeby napisać wzór, muszę znać ten współczynnik. A skąd go wezmę? No, mianowicie mam podany punkt. Czyli za y daję 16, a za x minus 4. Tak? To jest moje y. To podstawiam to tu. To jest ta 16, to jest to samo. Tutaj mam minus 4. No to podstawiłam za x. I wyliczam. Czyli mam 16 równa się minus a razy 16. Dzielę to przez 16, czyli a równa się 1. Czyli wzór tego jednomianu wygląda tak. Y równa się 1 razy x kwadrat, czyli x kwadrat. Pod punkt B. Punkt to jest 1 minus 3. I znów to samo. Y równa się ax kwadrat. Za y daje minus 3 równa się a razy 1 do kwadratu. To jest nasz y. To jest nasz x. Minus 3 równa się a razy 1, czyli a równa się minus 3. Bo a razy 1 jest a. I nasz wzór wygląda y równa się minus 3 razy x kwadrat. O, jeszcze tutaj. Czemu tak? Bo ta jedynka jest tutaj. Tak, to jest to nasze a, będzie wszędzie na zielono. Minus 3, bo tutaj mam ten minus 3. Podpunkt C. C równa się 1, 2, 1. Czyli mam tak. To jest też xy. Y równa się ax kwadrat. 1 równa się a razy 1, 2 do kwadratu. 1 to się równa a razy 1 czwarta, bo 1 druga do kwadratu to jest 1 czwarta. Mnożę to razy 4, żeby się pozbyć ułamka. Czyli mam 4 równa się a. Więc mój jednomian wygląda y równa się 4x kwadrat. Jedynkę tutaj dałam, bo stąd mi się to wzięło. X to jest 1 druga. No i zostało nam. I wyliczyliśmy 4. Tu. Podpunkt D. D to się równa minus pierwiastek z 2 minus 8. Y równa się ax kwadrat. Czyli y to jest minus 8, to się równa a razy pierwiastek minus 2 do kwadratu. Tu mam minus 8 równa się a razy minus, mam tak, minus pierwiastek z 2 razy minus pierwiastek z 2. Minus minusem daje mi plus. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 jest pierwiastek 4, czyli to otrzymuje 2. Dzielę przez 2, a równa się minus 4. Czyli nasz jednomian wygląda tak. Minus 4 się wzięło stąd. Tutaj pierwiastek się wziął i podstawił się sam tu. I ma... O, no, dobra. To jest y
Jak macie jakieś pytania, to piszcie. Po prostu jak mam, napisz wzór jednomianu kwadratowego, no to jednomian kwadratowy wygląda tak, punkt wygląda tak. Pamiętam, że w punkcie to jest x, to jest y, wrzucam, wyliczam i mam a. I dzięki temu znam ten wzór.